Ej, mam lekki problem z Windowsem. Czy możecie przeżyć się na Linuxa? Ale ja tylko przeżycie na Linuxa! Przeżycie na Linuxa! No, czasami to tak jest. A w dzisiejszym odcinku jak testować API, dzielenie czasu na projekty i czemu to nie działa? Zaczynamy. Hm. Nie wiem, czy widzicie, ale to wygląda jakby ściana za mną była krzywa. Ściana jest ok, plakaty są prosto to monitor. Kamerka jest trochę krzywo, a dobra. To będziemy mieli jakbyśmy po prostu trzęśli się. Cześć, nazywam się macie Wrodek, a to jest odcinek na 6 lipca 2022. Jak widzicie zmieniłem w końcu, udało mi się kupić rusze HDMI, więc znowu stoimy. Tutaj podniosłem to za wysoko, mogą obniżyć o te parę centymetrów, żebyście widzieli koniec mojej brody. Czy mam coś jeszcze do powiedzenia? Nie, nie mam nic do powiedzenia, zaczynamy. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł basa e, diaskry. Tak, dobrze mówię, bas diaskra. Ehm, I e, autor wchodzi w dyskusję, jak można testować api, e, że czego można skorzystać. Tak bardziej ogólnikowo, trochę high levelowo, jakie są zastosowania api. Ja też zaczynam od czegoś, co jest moim zdaniem bardzo istotne, bo on mówi jak można podejść do testowania eksploracyjnie api, że jednak. W tym, wypadku, w tym wypadku to właśnie testowanie API nie też da radę, bo na przykład w dużej mierze systemy z tego korzystają. Więc nawet wiele procesów end to da radę zrobić bez user interface'u, bo on jest po prostu w pewnym takim głupim zakończeniem tego wszystkiego, więc można bardzo dużo rzeczy zrobić. Oczywiście autor też mówi o automatyzacji testów, że tutaj dużo jest rzeczy. Co mnie bardziej zaciekawiło, za, za jako rzecz, którą mogą robić testerzy, jest, że warto też wejść w mokowanie. Bo bardzo często przy różnych naszych testach jesteśmy bardzo zależni od tych rzeczy i tworzenie jakichś danych testowych czasami nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc może lepiej pomyśleć, czy nie warto byłoby zbudować na potrzeby naszych testów jakieś moki. I tu podaję przykład na przykład WireMoka. Dalej, autor wchodzi w coś też bardziej ciekawego, także, a mianowicie wykorzystanie w innych warunkach testowych. Czyli, jeśli na przykład mamy zamiar robić jakieś długie testy end-to-endowe, to może warto zrobić sobie w ogóle jakiś health check, czy wszystkie endpointy, które przebiną się przez ten test, faktycznie działają. Czy na przykład tworzenie coś, co ja bardzo często korzystam, tworzenie danych testowych przez API, definitywnie wolę robić to przez API niż na bazie danych. No i wiele innych podejść. Testy kontraktowe to jest temat sam w sobie bardzo szerokiem, ale no wiadomo, też jeszcze było nie wspomnieć. Yy, artykuł bardzo fajny, nie jest to artykuł głęboki, nie jest jego celem być głęboki. On po prostu idzie powierzchownie po całym temacie i później wchodzi gdzieś głębiej w pojedyncze elementy. Yy, no więc jak próbujecie zacząć swoją przygodę z API i bardziej macie problem, co testować, a nie jak testować, to jest miejsce do startu. Niestety jeśli chodzi o jak testować. To póki co najlepszy materiał, jaki mogę polecić, to materiał Evil testera Al Alana Ciągle mi się myli, jest Rickman i Rick Carlson. jeden jest aktorem, drugi był testerem Drugi jest testerem, bo drugi żyje Anyway, dobra Za długo czasu tracę na to O, coś źle kliknąłem Więc kliknijmy jeszcze raz Teraz kliknął się, dobrze Naszym następnym artykułem na dzisiaj jest artykuł Pochodzące z takiego bloga jak widzicie, który za bardzo się nie prezentuje, ale jest czytelny jest to materiał poświęcony o błędnym, o błędnym spojrzeniu na dzielenie czasu. Mi się wydaje, że to jest coś takiego, co jest. Mam problem. Nie zaobserwowałem tego w rzeczywistości. Ten argument, który autor buduje, że ludzie myślą, że jak podzielą osobę na dwa projekty, bo na przykład jest potrzebny front-end developer a nie jest stanie w on a ma, jest jeden, a są dwa projekty potrzebujące, to dzielenie jego czasu pomaga. Um, jakoś nie spotkałem się z tym, żeby ktoś oczekiwał 50 na 50% podziału tego czasu, um, że większość osób, które to robią, zdają sobie sprawę z tego, jakie będą, że będzie sporo overhead, ale... Um, Myślę, że faktycznie, jak autor pokazuje, może nie o to chodzić, bo autor to zaznacza, że Productive Time to jest Total Time minus Overhead. Nie zgadzam się z tą formułą. Jest dużo jeszcze innych rzeczy, które wchodzą, jak na przykład czas wejścia w obroty i tak dalej, i tak dalej, ale powiedzmy do opuszczenia, że ta formuła Y jest OK. I autor mówi, że tak naprawdę w momencie, jak mamy projekt, to nawet w wypadku normalnego projektu, to mamy spory Overhead spowodowany, którą podział na dwa, dwa typy. Project overhead i fixed overhead. W wypadku fixed, czyli stałego, to są powiedzmy nasze obowiązki firmowe. Czyli musimy zaraportować czas, że musimy powiedzmy odpowiedzieć na pewne maile firmowe, musimy wziąć udział w na przykład jakimś spotkaniu ryneczkowym i tak dalej. I to jest stała rzecz i nieważne ile projektów będzie, ta ilość tych godzin się tutaj za bardzo nie zmieni. No chyba że mamy 5-6 projektów to no Raportowanie czasu już czasami potrafi dojść do godziny dwóch. Ja miałem sytuację w pewnym momencie, że mi raportowanie czasu zajmowało prawie godzinę, bo było tyle różnych tasków, na które powinienem zaraportować czas, że w pewnym momencie już dostałem w pewnym sensie zgodę, że mogę lecieć na bardziej generyczny task na zasadzie po prostu czynności wsparciowej. Yy. Następnie każdy projekt ma swoje cele ceremoniały i tak dalej, i to jest projektowe. I tutaj już znowu się zaczynają nakładać. Ja sam w paru momentach wspierałem wiele projektów. I w pewnym momencie musiałem dojść do dyskusji z nimi, że może nie powinienem być członkiem zespołu, tylko powinienem być gdzieś z boku, bo e, bo ten, bo e, jakby to powiedzieć e, no i same ceremoniały spalały w połowę czasu, jaki miałem na ten projekt. Bo niby się mówi prosto. E, był projekt, który na przykład miałem dla niego 4 godziny na, na dziennie, a stand-up spalał od pół godziny do godziny, no to w moim wypadku też było większość czasu na projekt szło na stand-up. No więc to są to właśnie overheady, o których autor mówi. Ja też zaznacza, że czym więcej mamy tych przejściówek, tym więcej się robi tych wszystkich overheadów i że to wcale nie jest takie fajne. Bardzo prosty artykuł. Warto o tym pomyśleć sobie, jak na przykład nie mamy tego za bardzo wypracowanego, żeby być świadomym, jakie są konsekwencje dzielenia projektów. Dzielenia osób między projektami. Czasami trzeba, niestety trzeba, ale warto jest mieć wtedy świadomość, że trzeba bardzo ograniczyć ilość rzeczy, które zostanie dostarczonych. No i to wszystko na dzisiaj. Porozmawialiśmy sobie o temacie testów API, jak do tego warto podejść, jak można skorzystać z API w testowaniu, a później, właśnie popatrzyliśmy, jak problematyczne jest dzielenie osoby między projektami. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.